4 września. Nie pisałem długo. Jesteśmy już w Warszawie. Uderza mnie tu bałagan, zła organizacja i lekceważenie wszystkiego przez wszystkich. Teraz widać, że jednak w Wałbrzychach, Jelenich Górach i Wrocławiach ludzie jeszcze trochę na serio biorą swoje obowiązki. Można tam naprawić but lub okulary, pojechać autobusem bez tłoku, zatelefonować. Tu w tej chwili bajzel absolutny. Wynika to zapewne z faktu zamknięcia Warszawy. Nie mogą się tu z powodu zakazu meldowania dostać ludzie, którym by na pracy zależało. Ci, co są, uważają się za niezastąpionych. Są zblazowani, cwaniacy. Poza tym luźnej forsy krąży tu więcej niż gdziekolwiek. W sumie miasto, gdzie soki krążą wolniej, usługowy niedowład, w ogóle nonsens. Pisałem o tym kiedyś, jak można by otworzyć Warszawę. Oczywiście cenzura zdjęła. Nie chcą słuchać żadnych rad. Wszystko wiedzą lepiej. A więc niech sobie sami rządzą. Pies ich trącą. Przejechaliśmy z Lidią kawał Polski. Najpierw do Wrocławia, gdzie kończył się właśnie festiwal oratoryjny. Zaciągnęli mnie nawet na konferencję pofestiwalową, gdzie Waldorf ucałował mnie w imieniu rządu. Zdaje się, że nie wszystkim się to podobało. Potem była lampka whisky u miłego pedała melomana profesora H. i wreszcie rzuciliśmy się wraz z Pilarskim w autobus, aby przez Kępno i Wieruszów udać się do ich posiadłości pod Bolesławiec, gdzie jest młyn i gdzie urzęduje matka Pilarskiego. Nazywa się to Krupka. Ma 9 hektarów, młyn, dom mieszkalny połączony z młynem wszystko nad Prosną, obora, stodoły, 3 krowy, koń, indyki, kaczki, kury, psy, koty, bocian na drzewie, pole, sad i tym podobne. Matka Pilarskiego, starsza pani z Kresów, nie bardzo tu daje radę z jedną babą. Młyn jest wydzierżawiony. Wynajmuje więc ludzi do pracy i maszyny z POM-u, ośrodek maszynowy dla rolnictwa. Nawiasem mówiąc, kierownik tego POM-u i fryzjer w jednej osobie okazał się moim starym czytelnikiem i wielbicielem. Dosłownie umiał moje felietony, o których ja już zapomniałem, na pamięć. Facet dzielny, bojowy, partia go niszczyła, ale bronił się dzielnie. Taki judym prowincjonalny, duch wieczny rewolucjonista, przy tym antyklerykał, ale religia go korci. Chodzi zaocznie do 9 klasy, a sformułowania ma tak bystre, że aż podziw bierze. Podniósł mnie na duchu. Bez takich cyniczno-kombinatorska, przez grandziarską partię kierowana Polska byłaby nie do zniesienia. Dochowałem się bądź co bądź uczniów tu i ówdzie i coś tam z felietonów zostało, choć dziś nie chciałbym ich już pisać. Byliśmy tam 3 dni. W chałupie brudno i śmierdzi, ale po trochu miło. Zaprzyjaźniłem się z krowami, koniem, etc. Obserwowałem na łąkach przedzlotowe zebrania partyjne bocianów. Widziałem sarnę, zająca. Tyle, że się za dużo jadło i piło. Chłopi mają się tu dobrze w tym przejściowym okresie. Jednak komuchy polskie zrozumiały, że bez nich, bez chłopów, byłaby nędza. Są nawet gospodarstwa do 50 hektarów. Nawet 100 hektarów w niedalekim Poznańskiem. To też chłopi żyją tu dobrze, choć po polsku. Dużo żarcia i picia, złe mieszkanie bez klozetu, motocykl, telewizor, bezideowość i nie mieszanie się w nic. Religijność konserwatywna i czysto zewnętrzna. Natomiast młodzi nie chcą już wsi. Noszą długie włosy beatlesowskie, słuchają przebojów i gniotą się w miastach, studiując wydziały i przedmioty jak najniepotrzebniejsze. Komunizm po polsku, czyli dziwaczna mieszanina postępu, ciemnoty i bezmyślności. Zarobić łatwo, choć mało. Żyć można psim swędem. Pracować niewiele, nie to co na zachodzie. W nic się nie mieszać, poglądów nie mieć. Jeśli im z tym dobrze, jeśli dobrobyt jak i taki, a bezmyślność bloga, to komuż i po co potrzebna nasza inteligencka, literacka rewolta? Chyba, żeby ich najpierw obudzić, jak Dubczek, wielomiesięczną propagandą.
Komuchy wiedzą, że to jedyne niebezpieczeństwo. Stąd tak nas trzymają za mordę. A pieczołowicie hodują tych haniebnych broniarków, konkolów, krasickich, szyndzielożów, męclewskich, albinowskich, stefanowiczów, lulińskich, całą tę załganą łobuzerię, do której dzielnie szlusuje stary endekosanator Klaudiusz Hrabyk. Zaiste prasa socjalizmu jeszcze jest gorsza niż sam socjalizm. Z owej Krupki ruszyliśmy po 3 dniach autobusem przez Wieluń i Łask do Łodzi. Krajobraz Polski poznańsko-łódzki. Jedna tragedia, o której pisał niegdyś Władysław Bieńkowski. Na wsi brak architektury. Bogaci, nawet chłopi, budują jako nowe domy ceglane szalety, bez stylu, bez całościowego planu, usytuowania w przestrzeni. I porównać to z niemieckimi wsiami na ziemiach zachodnich, pięknie rozplanowanymi, uroczo malowniczymi. Architektura i urbanistyka są widać tylko dla miast. Któż i jak będzie to naprawiał po 100 latach? Pejzaż spaskudzony na amen. Nikt tego nie pilnuje. Potem Łódź. Lubię ją, zwłaszcza ulicę Piotrkowską. Relikt przeklętych czasów kapitalizmu. Przypomina miasta zachodnie. Był początek roku szkolnego. Masę młodzieży, bardziej zabawnej, dobrze ubranej, pozującej na hipisów. Z zachodu wzięli zewnętrzne akcesoria buntu oraz styl bigbitowy. Komuniści im w tym nie przeszkadzają, bo im wygodnie, że tamci o niczym poważnym nie myślą, że nie potrzeba ich się bać. Śpią wszyscy, nawet ja, w restauracji Grand Hotelu, gdzie czekaliśmy 45 minut na drugie danie. No i Warszawa. Zawsze, gdy przyjeżdżam, nie lubię jej długo. Dziś jeszcze uobrzydliwiona jest sprawą czeską, która po przeczytaniu Mondów i posłuchaniu Wolnej Europy, zresztą na wsi w Krupce też słuchaliśmy, dosyć się wyjaśnia. Więc Dubczeka i towarzyszy wywieziono i straszono ich jak Hitler Hache. Dopiero na żądanie swobody zaczęto z nimi rozmawiać. Ten stary generał okazał, zdaje się, charakter i solidarność. Nie dał się zastraszyć. Zresztą zna Moskali, bywał tam. W rezultacie jest jakiś dziwaczny kompromis. Dubczek i spółka wrócili. Obiecali wprowadzić cenzurę na razie. Żydów, jak Krigel czy Cisarz, wylano. Krigla chcieli zatrzymać w Moskwie. Dopiero swoboda go wybronił. Wylano Szika, reformatora gospodarczego, zaocznie, bo jest w Jugosławii. Za to Hajek krąży po świecie jako oficjalny minister spraw zagranicznych. Wywiało ponoć przez Austrię około 15 tysięcy ludzi, w tym działacze czeskiej odwilży, jak Świtak, Waculik, nie wiem czy Goldsticher. Występują w zachodnim radiu, sprawdza się przepowiednia Brumkego, że jedynie zwiększy się liczba czeskich profesorów w amerykańskich uniwersytetach. I znowu to samo. Miłość do Zachodu. A Zachód ma rzecz w dupie, choć dużo krzyczy. Jedni Niemcy przejmują się naprawdę. Wiadomo, bliższa koszula ciału. Nie wiadomo, czy sowieciarze zaczęli w Pradze aresztowania. Na razie tylko okupowali radia, redakcje, etc. Na Rumunię chyba Rusy nie pójdą. Rumuny w strachu ucichły. Podobno i sprawę czeską wymusili Szelepin, Szelest i Greczko, wbrew Breżniewowi i Kosyginowi. W Moskwie pisze się już niemal wyraźnie, że wojna była o cenzurę. Dla zamaskowania tylko grzmi się na Niemców. Zresztą to chyba jeszcze nie koniec. Czesi coś mimo wszystko kombinują. Biedny, a dzielny naród. A jednak nie dali się tak całkiem, choć obległa ich sowiecka obrzydliwość. I nawet nowotnowscy nie poszli. U nas byłoby to ohydniej. Rekordy obrzydliwości bije nasza prasa. Jej największe ostatnio zmartwienie, że Dubczek i towarzysze zrozumieli, że muszą postępować inaczej, lecz w istocie nie zmienili zdania. Pretensja, że ktoś, gdy mu przyłożono rewolwer do głowy, zgodził się robić, co mu każą,
lecz nie przyznał właścicielowi broni pełnej racji i nie pokochał go. Skąd w Polsce wypełzły te prasowe osły? I nawet słabo płatne, bredzą i łżą z amatorstwa. Tati w Mondzie opisuje artylerię przeciwlotniczą sowiecką na placu w Pradze. Stoją lufy wycelowane w puste niebo, ludzie przechodzą obojętnie. Kafka, Orwell, Czapek to byli ludzie bez wyobraźni. Grotesce życia nikt nie dorówna.